Ciekawostka, zagwostka. ...2003 rok, co? Sands of Time to lepsze... jest lepsze, bo przynajmniej gra jest liniowa. Chwała Bogu. Chwała Bogu. W tym Prince of Persia z 2008 niby dodali ten świat, żebyśmy mogli się po nim poruszać. Co z tego, jeśli ten świat był wypełniony jedynie znajdźkami, które były konieczne do przejścia do gry. Kulkami dokładnie. I gra nie miała jakiejś specjalnej fabuły. Timer. Wiem, już startuję. Opcje. Jakieś soundy. Displaye. Stereoskop 3D, oh my gosh. Kamera. Controller. Sound. Everything is here. Extra feature. Making of, credits, a my dajemy starting game. Ło, już się ruszamy, jakie płynne przejście, o mój Boże. Loading. Jak na te 50 sekund, które gram, gra jest fajna. Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face. To jesteś przynajmniej ty jesteś tym księciem z Persji. A jakimś gościem z oślicą? To nie jest to sama postać, co? Tylko zrebootowana. Sit down, and I will tell you a tale like none that you have ever heard. Know first that I am the son of Shahram, a mighty king of Persia. A faktycznie, książę. W sumie gra wyszła w tym samym okresie co Gothic 2, tak mi się wydaje. No i dobra, o co tu chodzi? Bierzemy udział w jakimś zdobywaniu miasta wraz z ojcem. Jesteśmy księciem Persji. Jakim księciem. Ale w sumie przydałoby mi się napisy, bo ja się nie lubię słuchać. Wolę sobie poczytać. Muszę się ty skupiać. Wtedy muszę się skupiać całkowicie na słuchaniu, żeby coś zrozumieć. A czasami wolałbym skupić się na rozgrywce. Sobie tak zrobię. Shall I go on? Shall I go on? Shall I go on? Shall I go on? Dobra, wtedy skupię się na odgłosach. Czekaj, czy ja to zapisałem w ogóle? Oczywiście, że nie zapisałem. Shall I go on? Shall I go on? One thing only. The honor and glory I would bring my father by fighting like a warrior in my first battle. Da, czyli to jest nasza pierwsza walka i pomagam naszemu ojcu. Spoko. Okej, czyli spindram się przy podchodzeniu. Run to the... Kurde, ale już czuję, że się będzie ciężko. Okej, czyli tak mogę skakać.
Jak jestem na High Grandzie, mogę się tulikać zamiast skakania. Ciekawe. Run toward the edge. No dobra, widzę, że ze sterowaniem będą ja. Dobra, czyli tak się wchodzi. For the first person. Wow! No dobrze. Kurde, inny rodzaj kamery. Oh my gosh. Ta destrukcja otoczenia. Frostbite. Cześć. Jeśli mam być szczery, to się zdecydowanie lepiej walczy niż w tej części 2008. A tak się chowa broń. Już. Dobra. Akurat walka to jest zdecydowanie lepiej zrobiona. Jestem prawie jak Wiedźmin 3, no ale no nie porównujmy, wiesz co, gry z 2003 roku chyba z grą z 2015 roku, którą jest jednocześnie grą najlepszą, jaka powstała i powstanie. Nie porównuj Goliata z Dawidem. From the moment my sword tasted blood, I knew this would not be my way. I would win my father's praise not by killing, but by being the first to find the Maharaja's treasure vault and the wonders within. No okej, okay, okej. Okay. Mówisz się wody. Tam jest jakaś woda? Nie widziałem. A faktycznie. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Okej, okay, czyli widzicie, no, kolejna gra, która udowadnia, że dzięki chlaniu możemy być silni. No, jeśli mam jeszcze jeden, to spoko się tu walczy. Ja z 2003, a naprawdę jest super. Ale czy na pewno to jest 2003? W sumie nie jestem pewien. No i te miejscówki mają swój taki klimat. Jeśli mam być szczery. Tu rał along. Łopanie. Czyli za wszystko odpowiada jedynka prawie. Beczka. Która nie wybucha. I nie ma w sobie żadnych znajdziek. Te złote czasy Ubisoftu, kiedy był normalny. Czyli jednak da się do trzeci. Hello, it's a me. Księciunio. Hey,
kurde, nie jestem. Akurat super się walczy. Czujesz się jak taki badass, choć nie masz specjalnie, powiedzmy, jakichś wykończonych umiejętności. A spindlamy się, no nie ukrywam. Wolno jak mucha. Ach, te złote czasy PS2. Gdzie są te gry, kiedy... Bo fajnie. Hello, it's a me. Czyli tu mogę się upić wody, która mnie leczy, tak? Jak to śmiesznie wygląda. Dobra, czajnikuję. Shall I continue my story from here, the next time we're interrupted? Yep, save the game. Save the game. Yeah, I'm sure. Save. Yes. Thanks, man. We ran along the wall while hiding. Oh my gosh. Oh my gosh, he did this! To odnoszałeś cały czas tego save'a? Tak? Ło kurde, jakie salto. Aha. And there it lay, just out of reach. The dagger of time. There was a treasure I could carry with pride as a trophy of our victory. If I could only get there. Spoko, spoko. Dostaniesz go. Biali nie potrafią skakać. Ale fajnie, gościu nam opowiada historię. I to komentuje. Narracja jest akurat spoko, muszę przyznać. Kurde, no, nie mogę ze ściany rozwalić. Ale dlaczego? Ja chciałem ściany rozwalić. Dobra, zobaczmy, jestem tu. Aha, dobra. Nie taki miałem plan. Ale powiedz... To move it would take a dozen of my father's soldiers. I wanted a prize I could fit into one hand. Tej wody nie mogę pić, co?
Nie, chyba jednak nie wiem. A nie, chyba jednak wiem. Mogę, ale przycisk się nie wyświetla. Ho, no nic. No to już troszkę za późno. O panie. Mam przewalone. Jakieś słupki tu są. Oh god damn it. Oh god damn it. Umie. O, żyje. Będę profesjonal jednak. Gulu. Ciekawe, czy picie wody ze ścieków też uzdrawia. Cholipka, przez tą wodę nie widzę. Aha, dobra. Już widzę. Okej. No ale panie książę. Panie książę, no. Jaki dzisiaj plan zabijania niewielnych? Aha. No nie. Chyba chlątka chcą mnie zabić. Aha. Ała. Aha. No, that's not. No. No nie, muszę powtarzać się. Kudy. To są właśnie stare gry, no. Nie wstawiają checkpointa co 5 metrów. A Wadek z 2 metrów cię zabije. Przynajmniej może te scenki pomijać. No god damn it. Dlaczego teraz nie wchodzisz mi tam, kolego? No widzisz, dałeś jadę. Jednak jest zdolny człowiek. No i słupki znowu będą chciały cię zabić. Słupki, rozumiesz, chłopie? Słupki chcą cię zabić. Znowu za wcześnie? No. O, Jany. Przynajmniej tu nie ma RNG, no. Jest tylko niemiecka precyzja. Aha.
Cholipka. A jak skoczę tu, to zginę? Nie, nie zginę. Jezu, to jest dziura. A elementy platformowe są prawdę fajne. Takie po prostu fajne. No dobra, czyli w ten sposób, a nie mogłem, nie wiem, wystawić dźwięki wcześniej? No byłoby prościej. To jump quickly from column to column. Nie, jakoś chyba na razie nie będę ryzykował. Ta fix. Wow, woda. Gulu gul. A co jeśli to będzie za trudna woda? Yay, I did it! O, gościu, weźmy i ci się umrze za chwilę. Time to get out now. The miracle I had experienced by accident in the Maharaja's treasure room, I now discovered that I could trigger at will. By pressing a switch on the dagger's handle, I could turn back time. Fajny motyw podróży w czasie. Hello, it's me you're looking for. Gościu zdycha chyba. O, jakaś kibita. Saruman, Król Saruman, A cóż, zbrodnie wojenne się zdarzają.
him into your own service, lest he betray you too. I learned the truth of this, to my sorrow, the day that we arrived in Azad as the Sultan's honored guests. My friend, your visit brings joy and honor to my form of the wedding. If only you'd given me time to prepare a proper welcome. The glories of Azad are famed throughout the world. And yet, the best is yet to come. I give you the sands of time. Masz kolego, dostajesz piastki czasu. No i chyba uwolnił zło. Powiedzcie mi, dlaczego książę z 28 nie mógł mieć tak dobrze zaprezentowanej fabuły? To aż chce się oglądać i wbijać. To jest dobrze napisane po prostu. Bardziej wciągające to jest i testowanie. Że tak powiem, to się spierdzieliło. Uwolniliśmy jakieś zło. I modela muzyka jest przede wszystkim. Matko, żeby... Aha, żeby pokonać te bestie, to muszę odbijać im piasek. Kurde, no, ja jest świetna. Walczymy z zombie. W tej grze były zombie, zanim zombie były modne. Thank you.
Czekajcie, muszę sobie czat dać na jeden ekran, bo nie widzę zupełnie nic, co piszecie. Shall I go on? Tak, tak, gościu, ale za chwilkę, okej? Okay? Daj mi sekundkę, sobie wszystko uruchomię, bo wywaliłem czat. Nie widzę nic. Okej. Bo tamten księże to kupsko niesamowite, a ja nigdy nie za tą sobie nie przypadałem. Ten prince ma 92 na 100 na Metacriticu, ale w tym przypadku to nie są oszukane recki. No nie są. Nie są, nie są. GTA 5 też ma 96 chyba, a dla mnie to słaba fabularnie część. Nie no, zacznijmy od tego, że każda część GTA nie była jakaś wybitnie fabularna. Now, where was I? Nie sam fabułą Gion stoi, no. Nauczyłem się nowych umiejętności. Do you want to save the game? Yep. Daj mi tylko i wyłącznie. Ile ludzi, tyle spojrzy na grę. You think me mad? I can see it by the look in your eyes. You think my story is impossible. Perhaps I am mad. Who would not be driven mad by horrors such as I have lived? But I assure you, every word is true. Na rozstaju dróg skręciłem w lewo. Wait! A to nie ma sensu, ludzie, którzy po GTA 4 utykli na wiedział kształcie GTA 5, a nie są tacy, którzy wolą GTA 4. No, mi na przykład GTA 4 się bardzo podobało. Bardzo, bardzo się podobało. Guest rooms, where my father, all our entourage, and I should have passed the night, lay cold and silent. The sands of time had swept through, stealing life and warmth from everything they touched. And I, who unleashed the cataclysm, had been spared. Were there others like me, who yet clung to life, hiding in fear among the ruins? It did not seem so.
Kurde, jaki akrobata. Stop! I won't hurt you! No, każdy tak mówi. Or had my senses given way under the burden of horrors too great to bear and conjured up a phantom? Either way, I could not rest until I had found her again. Dobra. Myślałem, że znowu jestem w tym samym miejscu. Teraz widziałem, że ten Anthem to ma mieć tylko kosmetyki. Kosmetyki mówisz? Kosmetyki kosmetykami. Jeśli te kosmetyki... Były jakieś grubasy, które są zwinne. Nie widzę nic! To też dla mnie patola. Ujawia się Getcha, a potem w którymś wieku nie będą kiedyś niosłem, że muszę nabulić za postać, aby go grać. No. No, ale mimo wszystko my jesteśmy winni za ten stan rzeczy. Jestem szczęśliwy, bo Gearbox powiedział, że Borderlands 3 nie będzie miał mikropłatności, tylko płatne DLC, tak jak pozostałe części. Ale nie ma w sumie zbyt dużo różnic pomiędzy mikropłatnościami a DLC mimo wszystko. W najbliższym E3 będzie trailer. Kolejne E3 nie będzie miało zupełnie sensu, jeśli nie będzie na nim pokazanych nowych Elder Scrollsów. Wtedy to będzie największa porażka. Tylko Elder Scrollsy. Dajcie mnie już 6. Done. I'll start the story from here next time. Może bym te Borderlandsy kupił, jak tam wygląda wydawane DLC. Ta polityka jest jakoś opłacana, bo czy... Whence came these visions that assaulted me thus, like fever dreams? Each time I awoke feeling drained and beaten, and each time what I had seen came to pass, as if the sands of time were giving me a glimpse into my own future.
No wyjdzie do tej dziury. Chyba, że nie miałeś do tej dziury wchodzić. Jakieś pochodnie? What the fuck, dokładnie. Hello? Is anyone there? I have a feeling I'm not in Azad anymore. Water. Ja dolazłem. O panie. What just happened? Strange. O. Wonderful. Fajna woda. Widzisz jakąś wodę w tajemniczym miejscu? Napij się niej. Borderlands 1 2 mają po 4 DLC fabularne, a PSQL 2 DLC fabularne. Czyli nic strasznego. Elo. No elo. Jakby z kim pograć w koop, to można pomyśleć. A ja wciąż chcę w końcu przyjść do tego Borderlandsa 2. Muszę to w końcu przejść. Opa. Ale zakładam, że maksymalnie Drazen kupi Bordery, nie wiem jak inni ZG. Ja nie jestem fanem Borderów. Jedynki nie udało mi się przejść, więc w końcu porzuciłem ją. A do dwójki się... O Jezus Maria. Próbuję przysiąść od cholera Bóg jeden wie kiedy. No siema. Kurde, żuki. Kurde, żuki gnojarze mnie atakują. Ała, żuk gnojarz mnie zbił. Boli. Ja bym kupił nawet pełne trójki, albo czekaj na optymalizacji. Nieważne jak gra się dobrze zapowiada, nie kupuje się preorderów. Żebym tylko dwójkę i mi się w sumie podobało. No bo W4. To Polacy obacy Wolskę. To by w sumie wszystko tłumaczyło. O, czyli do łóżka idziemy, okej. Aha. Kacynka za kacynką. Mają rozmach. Strange Box pokazało technologie, które będą użyte w trójce na tym US4. Did not understand the meaning of what I had just seen, but I knew, with a certainty I could not explain, that those winged creatures had a master. The man who had tricked me into opening the hourglass now had his prize. And for some unknown purpose, coveted the dagger as well. Would stop at nothing to possess it. Well, I would give him what he sought. I would plunge it into his foul and treacherous heart. Gdy twórcy wiedzą, że gra to sleeper i dają do gry łóżko, żebyś mógł się w nim przespać. Kurde, mądrze. Nie no, akurat ten... O Jezus! Ten księciu jest nawet spoko.
Ha, ha. To te żuczki tak skrzypiały. Dobra, trzeba je zabić. Siema, żuczki. Polskie żuki, Polaki. Piaski. Kiedy go tych dzień wyjony, tak by the way? Wiesz co, ja nawet dzisiaj już próbowałem. Cholipka. Ja dzisiaj nawet próbowałem odpalić Gothica, ale wywala jakieś błędy. No, musiał to ogarnąć jakoś. Ale no nie prędko. Myślę, że wcześniej skończymy wszystkie gry z PSA triki. Niż Gothica zaczniemy. Ja w sumie chciałbym zacząć. Oh fuck. A w sumie do końca już niedaleko. Do końca już niedaleko. Zostało mi tylko Książę Piaski Czasu i dwa trony. I Red Dead Redemption. A dwie gry z tych trzech już dzisiaj zaczynamy. Także może... Może albo raczej na pewno skończymy wszystkie te gry w styczniu już. Chciałem sprawdzić, czy jest Risen. Nie wiem w sumie, nawet nie pamiętam. Chyba dwójka jest. Zna, szanuję nawet. Na demon pyta się o Gothica, coś tu jest nie tak. No skórka lubię, ej, ej. Bogiem przy pierwszym Risenie, jak trzeba było walczyć z takimi szkieletorami. Nie pamiętam. Jeżeli nam jedynkę przeszedłem, tylko nie dwa razy w życiu przeszedłem, aż się dziwię. I nic nie pamiętam z tej gry. Najpierw dołączyłem do bandytów, a później do inkwizycji. Całkiem fajny. Widać, że to jest gra od Piranha Bytes, ale... Ale to dzieło to nie jest. To są... Czekaj, tam było jeszcze wcześniej? Ja sobie przyszedłem jedynkę i fajna. Jak dobrze, że okami fajna się wyjabły całego. Co nie? To są Piaski Czasu? Tak, to są Piaski Czasu. Dwójkę zacząłem i nie skończyłem. Trzeba skończyć. Też nigdy nie skończyłem dwójki. Nie, już nie potrafię zliczyć, ile razy dwójkę Risena zaczynałem. Nigdy nie udało mi się przejść. Zawsze tak przerywałem po jednej grze tak po godzince czasu i nigdy już do tego nie wracałem. Sprawdzałeś to Cold Zero? Nie. Inaczej wygląda inaczej. Dlaczego wygląda inaczej? Inaczej niż Warrior Within? No, Warrior Within to jest kolejna część, więc nie wiem, o co ci chodzi. Kontynuacje zawsze są lepsze. Nie są zawsze lepsze, no ale... Starają się być lepsze. Czasami. Domyślam się, że po tej ścianie się nie przebiegni. Co widzę na jedynego NPC, który pamiętam, to był ten, co robił Bimbe. Belbelu. Nie pamiętam. Ja nie, ja jedyny NPC, którego pamiętam, to jest Inquisitor. Ten ostatni typu i tyle. To był najbardziej taki rozpoznawalny moment, taki fajny szkiełko.
Albo typa z pierwszej misji w mieście, gdzie spuszczało mu się w pierdzie, nie pamiętam. A chwila w dwójkę, też przeszedłem sam. No ładnie. Tylko nie skończyłem. A jednak. Dobra, wracając. Nie wiem, przebiegnę po tej ścianie? Wątpię, ale... Nope, nie przebiegnę. Ale to są piaski, które mogę sobie dziabnąć. A dobra, tędy wyłaziłem. To jest w sumie zagwozdka. Po ścianie nie przebiegnę, muszę się tu dostać. Tych się nie złapię. Czy jest tu coś jakoś inaczej mogę się dostać? Nie wiem, zejdę w dół czy coś? Chyba, że... Właśnie w ten sposób, tak się kurde, przewiszę. Tak się w dół schodziło. O nie, to są żuczki gnojarze. Ja ci dam stuk, stuk, stuk. Nie był jakiś niesamowity, taki typowy przeciętnik, 5 na 10. Ale co tam nie grało? Fabuła mechanika czy co? Jakie te żuczki są irytujące, one takie tup, tup, tup robią. Ujde, te żuczki to jest... Żuczki są trudniejsze niż ludzie. Przecież potwory. Ono momento per favore. Wszyscy? Chyba wszyscy. Klej wodę. Znaczy nie wszyscy, ale klej wodę. No dobra. Tego nie uniknę. O kurde! O kurde! Dlaczego mi waliło dźwięk?
Uf, udało się. Wiem, kiedykolwiek Mafię 3. Ja kupiłem priorytet Mafii 3. Grałem i to jeszcze na premierę. Próbowałem. Matko Boska. Najgorsze, właśnie od tego momentu, od kupna priorytetu Mafii 3, nie kupuję żadnych priorytetów już. Nigdy. Nigdy przenigdy. To znaczy, logicznie, nawet ja na streamie było w 30 FPS-ach. W jakich 30 FPS-ach? W 7 FPS-ach, na low. Taka super optymalizacja. Byłeś samym człowiekiem, kupić PD. No. Nieważne co niszczysz, i tak się rozpada na drewno. Okej. O, 4,10 dla Wolfa. Nie no, Wolf nie jest taki zły. Ale na jakiś wyjątkowy nie jest. Dobra, wracając. Chyba muszę. Nie wiem, co muszę do łóżka wskoczyć. O kurde, dywan. Ty potem przyczyny oglądasz VOD. Pewnie grał na low i umierał. Haha. Ja mogę powiedzieć, jaka była przyczyna. Mów, mów. Nie wiem, co mam robić. Znaczy rozumiem, że muszę tam doskoczyć, ale tam nie doskoczę. Chociaż nie. Doskoczę i chyba nawet wiem jak. Nie, jednak nie wiem jak. Nie no, bo ostatecznie to ja miałem w dół zejść, mimo wszystko. I stamtąd gdzieś iść. To jest to jakąś jedną małą kasynkę, w której jakaś babka pierdoli bez sensu przez 5 minut. Wyrzucił się, powiedział, że to nie jest Wolfensteinem, bo tutaj na 4 godziny gry jest 50 minut strzelania, 3 godziny pieprzenia. No to naprawdę, no powód.
Akurat podejście fabularne udało się Wolfensteinowi. Ej, ej, ej. No na górę to sensu nie ma co wchodzić. Na, to dobra. Będziemy kontynuować następnym razem. Widzę, że i tak już godzinka jest na liczniku. No i 10% gry mamy. No, też nie jest źle. Jedna godzinka to 10% całkiem dobrze. Faktycznie to można ukończyć w ciągu 10 godzin. Do you wish me to leave? Do you wish me to leave? Nie. Umrzyj. O matko. Tak, cutscenka 5-minutowa go irytuje, to lepiej, żeby nie odpalał Max Payne'a, twieczki. Tam to są niemiłosierne cutscenki. Choć największy cutscenek nie przebije growa wersja Naruto.